na terenie Grodziska Owic, na południu województwa pomorskiego, w krainie nazywanej Kociewie. Tutaj odbywa się 4. edycja Festiwalu Mitologii Słowiańskiej. Jest to wydarzenie 3-dniowe, dzisiaj jest ostatni dzień. A celem tego wydarzenia jest promowanie wiedzy na temat wierzeniowości dawnych Słowian. Czyli opowiadamy o tej mitologii, która jest rozpoznana w sposób niedoskonały, a o której jednak dużo możemy opowiedzieć, są to ciekawe wątki. Robimy to w różny sposób, w sposób bardzo poważny, zapraszając wykładowców akademickich, ale też w sposób zahaczający o wątki popkulturowe, gdzie pokazujemy pewne kontynuacje, pewne nawiązania, na przykład na scenie muzycznej, gdzie występują muzycy inspirujący się w warstwie tekstowej też na przykład pewnymi przekazami dotyczącymi tej przedchrześcijańskiej wierzeniowości. Festiwal wypełniony jest różnymi aktywnościami. Program jest bardzo napełniony. Mamy szerokie spektrum możliwości. Z jednej strony proponujemy wysłuchanie wykładów akademickich, gdzie mówimy o tej dawnej wierzeniowości. Z drugiej strony też nie stronimy od podejścia popkulturowego, gdzie pokazujemy niektóre wątki, jak one ewoluują od dawnej religii czy mitologii Słowian do dzisiejszych wyobrażeń popkulturowych czy kulturowych. Więc do wyboru, do koloru mamy wykłady, warsztaty. Na naszej scenie występowały zespoły muzyczne, które często w warstwie słownej też odwołują się do dawnych wierzeń. A mnóstwo warsztatów, czyli można też wziąć udział w pewnych działaniach, coś wykreować, czegoś się nauczyć. Mamy też inscenizację dawnych obrzędów. To jest coś, co bardzo cieszy się dużą popularnością uczestniczek i uczestników festiwalu, bo pokazujemy na przykład inscenizację swadźby, czyli zaślubin, czy postrzyżyn, czyli inicjacji chłopca w dorosłość, w wiek męski. Właśnie teraz odbywa się inscenizacja obrzędowości związanej ze świętem plonów, co też jest bardzo atrakcyjnym widowiskiem i pozwala wyobrazić sobie, jak kiedyś traktowano ten czas dziękczynienia u końca lata, u początku jesieni. Mamy też strefę małego Słowianina, czyli przestrzeń dedykowaną dzieciom. Mamy strefę rękodzieła, mamy strefę rekonstrukcji historycznej, gdzie można poczuć namiastkę wczesnego średniowiecza, więc jest na bogato. Festiwal nam się rozrasta, jest to 4. edycja i po raz pierwszy korzystamy ze wsparcia wolontariuszy. Za rok mały jubileusz, 5. Festiwal Mitologii Słowiańskiej. Tradycyjnie pod koniec sierpnia już teraz Państwa zapraszam. We'll be right back.